10 czerwca był dla mieszkańców Ostrowi dniem duchowego przeżycia. Wtedy bowiem miasto zostało nawiedzone przez obraz Jezusa Miłosiernego. Na jego przyjęcie Ostrów przybrała bardzo odświętny wygląd. Cała trasa, którą wędrował obraz, została udekorowana w barwy narodowe, miejskie i kościelne. Obraz najpierw dotarł do parafii Opatrzności Bożej, a następnego dnia do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W procesji obok licznie zgromadzonych mieszkańców uczestniczył również biskup łomżyński Stanisław Stefanek, proboszczowie wszystkich ostrowskich parafii oraz przedstawiciele władz miasta. Niesiony przez księży i strażaków obraz trafił przed ratusz, gdzie przywitał go burmistrz Mieczysław Szymalski. Panie Jezu, pełen miłosierdzia i łaski. Ogromna radość przepełnia nasze serca, że mamy zaszczyt witać Cię przechodzącego ulicami naszego miasta Ostrowi Mazowieckiej, obecnego w ikonie ukazującej nam Twoją nieskończoną miłość do człowieka, całkowite Jego zrozumienie i przebaczenie. Oczyma swego miłosierdzia pragniesz objąć wszystkich, i tych bliskich Tobie, i tych dalekich. Pragniesz promieniami swoich łas dotknąć każdego, kto ich potrzebuje. Jezu, Ty widzisz i wiesz dobrze, że w naszym mieście, tak samo jak wszędzie indziej, mieszkają różni ludzie i przeżywają różne problemy. Tak samo cieszą się i smucą, doświadczają życzliwości i serdeczności, ale także boleści i tragedii ludzkiej. Grzeszą i krzywdzą innych, ale też czynią dobro i świadczą innym miłość, wypełniając swój podstawowy nakaz. Byście się wzajemnie miłowali. Jako burmistrz, któremu z woli ludu i Bożej opatrzności wypadło sprawować władzę wśród mieszkańców tego miasta, proszę Cię, Jezu, w swoim nieskończonym miłosierdziu spraw,
aby w naszej społeczności lokalnej zapanował ład i porządek, by mieszkańcy dostrzegli wzajemne potrzeby i chcieli im zaradzać, świadcząc innym dobro, by wreszcie przestrzegano Twego prawa i miłości, które daje prawdziwą wolność. Ty, Panie, wiesz, jakże to jest trudne. Czasem wydaje się wprost niemożliwe. Tymczasem wiemy, że co jest niemożliwe u człowieka, możliwe jest u Boga. Bo u Boga wszystko jest możliwe. Przecież Ty sam uczysz nas tego przez słowa Twojej Ewangelii. Ożywiony wiarą w tą naukę, Twojemu Bożemu miłosierdzia powierzam, Panie, to miasto i jego mieszkańców. Jezu, ufam Tobie. Następnie dziekan Edmund Chmielewski pożegnał obraz i przekazał go na ręce księdza Mirosława Mierzejewskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza i wiernych tej parafii. Z Ostrowi obraz powędrował do Broku. Thank you.